Dzień dobry, serdecznie Państwa witam na 32. części z serii Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat kwestii różnicy między uczniostwem a kwestią zbawienia. Chodzi o to, że nie każdy uczeń Pana Jezusa jest zbawiony i nie każdy zbawiony podejmuje się obowiązków bycia uczniem, choć oczywiście powinien, ale nie jest to związane ze zbawieniem, a jest związane z kwestiami dotyczącymi naszych chrześcijańskich obowiązków, które nie mają wpływu na zbawienie lub jego utrzymanie lub utratę, bo zbawienie jest nieutracalne, gdyż jest z łaski, jest niezależnie od uczynków, a więc zbawienia utracić się nie da. Natomiast jest w zakresie oczekiwań stawianych przez pisma Nowego Testamentu dla ludzi, którzy chcą szukać, jak się podobać Bogu. Więc pierwszy fragment, który byśmy przeczytali, to jest Łukasza 9 rozdział. Łukasza rozdział 9. Będę czytał z tego przekładu, wydanego przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne. Łukasza 9 rozdział. I zobaczmy 61 i 62 werset. Rzekł też i drugi: pójdę za Tobą, Panie, ale mi pierwej pozwól pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A rzekł do niego Jezus: żaden, który by przyłożył rękę swoją do pługa i oglądał się nazad, nie jest sposobnym do Królestwa Bożego. Czyli widać tutaj kwestię taką, że ktoś jest chętny pójść za Panem, ale widać, że ten ktoś powiedział do Pana Jezusa: Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. No więc jest to fragment niewłaściwie używany jako argument przeciwko biblijnej zasadzie nieutracalności zbawienia, które jest z łaski, niezależne od uczynków. Byłoby prawdziwą katastrofą, gdybyśmy musieli się dostawać do nieba taką drogą, jak tutaj w tym wersecie jest opisana, bo nie jest to droga do zbawienia, do nieba, tylko do Królestwa Bożego, a to są dwie różnice. I tak wiele tysięcy szczerych chrześcijan, myśląc o tym, że wypełniają swoje zadanie, w rzeczywistości przeszkadzało innym w pełni iść za Chrystusem. To jest dosyć powszechne w czasach, gdy mamy rozbite chrześcijaństwo. Czyli jest 300 tysięcy różnych ugrupowań i kierunków w ramach chrześcijaństwa. Jak ktoś odważnie taką liczbę nakreślił, licząc, no bardzo ostrożnie, myślę, że może tych rozłamów być więcej, bo wiele jest zborów, które formalnie niby są jednym kierunkiem, a tak naprawdę już dawno są w ramach tego zboru różne frakcje pęknięcia i sekciarstwo. Więc tutaj nawet jeżeli się weźmie kogoś z jakiejś denominacji i się spyta go o jego poglądy, to można zrobić eksperyment i zapytać o to samo
czterech, pięciu innych osób niby z tej samej grupy i zobaczyć, że odpowiedzi są bardzo różne. O ile to są tak zwane drobne sprawy, to jeszcze nie ma problemu, bo to jest normalne, że każdy widzi po części. Ale jeżeli różnice dotyczą osoby Pana Jezusa Chrystusa i tego, co On dokonał na krzyżu Golgoty, no to wtedy mamy do czynienia z tym, że nie każdy jest chrześcijaninem, bo niektórzy wyznają innego Jezusa. Być może nawet trafisz na denominację, gdzie wszyscy wyznają innego Jezusa, tylko że każdy jeszcze innego. I te rozłamy są wtedy jeszcze bardziej złożone. Albo co gorsza, są jednomyślni w złym, jednomyślni w wyznawaniu fałszywego innego Jezusa. To już lepiej by było, gdyby choć jeden z nich nie był z nimi jednomyślny, ale był jednomyślny z Panem Jezusem. I aby ich mógł ratować, a jeśli się nie dadzą ratować z herezji, to wyjść będzie musiał z takiego zgromadzenia złośników. I tak wiele tysięcy, setek szczerych chrześcijan, myśląc, że wypełniają swoje zadanie, w rzeczywistości faktycznie przeszkadzało innym chrześcijanom w pełni i za Chrystusem. Co by się z tymi ludźmi stało, gdyby Bóg puszczał ludzi do nieba tylko i wyłącznie na podstawie ich wierności? Na całe szczęście, w łasce Bożej, Bóg ma miejsce dla każdego, kto uznał Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, jako jedynego Zbawiciela i przyjął to zbawienie, które przygotował Bóg. Więc widać, w tym fragmencie chodzi o coś zupełnie innego, czyli w tym, że powiedział też inny: pójdę za Tobą, Panie, pierwej, jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Więc o co chodzi w tym fragmencie? Ten fragment opisuje rozmowę Żydów, którzy szukali Królestwa, i wielu z nich mówiło do Pana Jezusa coś w rodzaju, ja teraz trochę przekręcę w celu pokazania współczesnej interpretacji tego fragmentu, bo oni używali takich konstrukcji judaizujących, których my na co dzień nie używamy w języku polskim. A więc mówił coś w rodzaju, że pójdzie za Panem Jezusem, ale ma zobowiązania wobec innych ludzi. I wtedy Pan Jezus odpowiedział coś, co można by oddać w dzisiejszym sensie w rodzaju, że żaden człowiek nie może być dla ciebie ważniejszy ode mnie. Tego typu słowa Pana Jezusa znaczą. Tego typu znaczenie mają te słowa Pana Jezusa. I dalej, tak jakby Pan Jezus kontynuował coś w rodzaju, że żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jest to test uczniostwa, nie test zbawienia, tylko test z uczniostwa. Trzeba umieć rozdzielić, rozgraniczyć kwestię zbawienia, która jest kwestią dotyczącą łaski, bo zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków grzesznika. I tą kwestię trzeba oddzielić, rozgraniczyć, odseparować. Jest tak zwana zasada separowalności uczniostwa od kwestii zbawienia. I trzeba oddzielić tą kwestię zbawienia od kwestii bycia wiernym uczniem. Bo wierne uczniostwo pociąga za sobą po prostu to, że ktoś będzie miał nagrody. Oczywiście te nagrody będzie miał od Pana, nie od ludzi. I teraz, jeżeli prawidłowo odczytujemy Słowo Boże, to widzimy, że jedną rzeczą jest kwestia zbawienia. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. A czym innym jest kwestia uczniostwa, do którego pobudza Duch Święty mieszkający w zbawionym. Ale też czasami do uczniostwa pobudza
indywidualne jakieś cechy charakteru niezbawionego. Jest to mechanizm bardziej religijny, rytualistyczny. Niestety takie jednostki również są, które nie są zbawione, ale realizują podobne działania jak uczniowie. I dlatego trzeba to oddzielić. Nie każdy uczeń jest zbawiony, nie każdy zbawiony jest uczniem. Każdy zbawiony powinien być uczniem. Każdy uczeń powinien być zbawiony najpierw, zanim zacznie chcieć być uczniem. Natomiast wszędzie, gdzie się pojawia grzeszne serce człowieka, sprawy się komplikują i powstają takie dziwolągi, jak niezbawieni uczniowie, jak na przykład Judasz, albo zbawieni, którzy nie są uczniami, bo zatrzymali działanie Ducha Świętego w ich życiu, choć są zbawieni. I ich dzieło życia spłonie, ale sami zbawieni będą tak jakby przez ogień. Więc tutaj jednoznacznie widać, że miejsce w niebie dla obydwu przypadków, czyli zbawionego nieucznia i zbawionego ucznia, to miejsce w niebie jest takie samo dla każdego zbawionego, niezależnie od tego, czy przez ileś tam lat w życiu było się wiernym chrześcijaninem, czy też umrze się minutę po nawróceniu. Bo chyba nie mamy wątpliwości, że jak jedzie w wypadku, jedzie w samochodzie Zosia, która chwilę wcześniej dostała na parkingu traktat ewangelizacyjny. Jest pasażerem w samochodzie, czyta ten traktat, rozumie, że ma się nawrócić, nawraca się i sekundę po nawróceniu ginie w wypadku samochodowym. Ta Zosia, powiemy, każdy szczerze powie, kto zna Ewangelię, że Zosia idzie do nieba. Będzie raz na zawsze zbawiona. Nawróciła się tuż przed śmiercią. I teraz, jeżeli ta Zosia jednak nie umrze, tylko nawrócona w samochodzie, ulega wypadkowi, w wyniku którego jest jej bardzo źle, jest pokaleczona, i przychodzi diabeł i mówi do niej: to dlatego, że czytałaś ewangelizacyjny traktat, spotkało cię to nieszczęście. Uległaś wypadkowi i teraz widzisz, masz połamane ręce, roztrzaskaną twarz, jesteś brzydka, zakrwawiona, słaba, chora i wdają się różnego rodzaju infekcje w jej ciało. I ta dziewczyna przeklina Boga. I co powiemy, że co nagle ofiara Pana Jezusa Chrystusa nie wystarczy dla zbawienia Zosi, tak? Nie. Słowo Boże mówi, że będzie zbawiona na podstawie tego, że uwierzyła w Pana Jezusa. A to, że jest słaba w wierze, bo nawet nie miała okazji nic przeczytać poza tym małym traktatem ewangelizacyjnym, poza tą ulotką, w wyniku której się nawróciła, miała szczere pragnienie, jak tylko dojadą do domu, pierwsze co to kupić Biblię, jeżeli nie ma tej, którą pamięta, że miała na półce w swoim pokoju. Ale nie zdążyła, bo uległa wypadkowi. I co? I utracalnicy powiedzą, że idzie do piekła, tak? No więc jest to kompletnie nieprawda. Słowo Boże mówi wyraźnie, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków grzesznika. Zbawienie jest nieutracalne. Więc miejsce w niebie jest takie samo, niezależnie od tego, czy przez ileś tam lat jest się wiernym chrześcijaninem, czy też umrze się sekundę po nawróceniu.
Powiedzmy, że umarłbym dokładnie w tej sekundzie, w której się nawróciłem. Czy poszedłbym do nieba? Oczywiście poszedłbym do nieba z powodu upodobania, jakie Bóg ma w ofierze Pana Jezusa Chrystusa. W tej kwestii przez 30 lat mojego chrześcijańskiego życia nic się nie zmieniło. Może ktoś z Was myśli sobie, no ale ja byłem tak wspaniale wiernym chrześcijaninem. Tak jak Mojżesz mógł powiedzieć, że jest najskromniejszym ze wszystkich ludzi, tak ja mogę o sobie powiedzieć, że jestem najlepszym chrześcijaninem w moim zborze i najlepszym chrześcijaninem w moim województwie. No więc jeżeli tak, załóżmy, umiałbyś o sobie powiedzieć, no to naprawdę mnie dziwi to, że ktoś na podłożu łaski tak o sobie myśli. To, że Mojżesz na podstawie zakonu tak o sobie myślał, to rozumiem. Paweł też powiedział o sobie, że był człowiekiem beznagany jako faryzeusz. Powiedział to już jako niezbawiony, ale o czasie przeszłym, bo faktycznie to jest łatwo stwierdzić. Spełniam wszystkie przykazania faryzeizmu, a więc był człowiekiem beznagany według sekty faryzejskiej. No więc tutaj mnie dziwi, jeżeli chrześcijanin tak o sobie mówi, no ale ja byłem tak wspaniale wiernym chrześcijaninem. Dziwi mnie wtedy, że ktoś tak o sobie myśli. Z reguły im dłużej służymy Bogu, tym bardziej jasno widzimy, jak często upadamy, jak bardzo zepsute jest nasze serce i przewrotne. No ale skoro taka osoba jest pewna, że była taka wierna, to pewnie rodzi się w takiej osoby głowie pytanie, czy jego wierność, czy moja wierność nic Boga nie obchodzi? No więc odpowiedź jest taka, że twoja wierność jest ważna, ale nie jest sposobem zarobienia sobie na zbawienie, ani na utrzymanie zbawienia. Każdy wierzący otrzymał miejsce w niebie tylko i wyłącznie na podstawie łaski. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to fakt, że w niebie czeka na nas więcej niż tylko mieszkanie. Czeka nas w przyszłości całe królestwo. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego, tak mówi Słowo Boże. Wtedy Bóg porozdziela wierzącym nagrody według ich wierności w tym życiu. W Biblii jest zapisana bardzo ciekawa rozmowa. Bóg mówi coś w rodzaju do człowieka: chcę, abyś ze mną poszedł do Afryki albo Indii. Czyli jeżeli tą właśnie rozmowę sparafrazowalibyśmy w ten sposób, to byłaby to taka właśnie rozmowa. A wtedy ten człowiek mówi: ale Panie, odpowiedziałby taki człowiek, pozwól mi najpierw pochować ojca, który jest stary i nie chcę go tak zostawić. I pójdę za tobą, kiedy on umrze. I na to odpowiada Słowo Boże coś w rodzaju: niech umarli grzebią umarłych. Oczywiście, gdyby ten człowiek był żywicielem rodziny, Bóg udzieliłby mu innej odpowiedzi. Tutaj natomiast powodem odmowy był brak wiary i strach przed zerwaniem z przeszłością. Ten człowiek przestał być chrześcijaninem z powodu strachu? Nie, nie przestał. Może on zostać w domu i być bardzo przydatny. Ale kiedy stanie przed tronem sędziowskim Chrystusa, nie otrzyma nagrody. Nie otrzyma nagrody takiej, jaką by otrzymał, gdyby był wierny, gdyby poszedł na całość, jak to czasami się mówi,
Gdyby nasze zbawienie zależało od tego, czy pójdziemy na całość dla Chrystusa, jestem pewien, nie tylko się obawiam, ale jestem pewien, że nikt z nas nie dostałby się do nieba. Nikt, ani jeden. Za to od naszego zaangażowania zależy nagroda. Nagroda, takie właśnie rzeczy są przedstawione wielokrotnie w Piśmie Świętym, że czym innym jest uczniostwo, czym innym jest zbawienie i zbawienie jest niezależne od uczynków grzesznika. Uczniostwo wypływa z działalności Ducha Świętego w sercu chrześcijanina, ale ten Duch Święty mieszka dopiero od zbawienia w człowieku, nie wcześniej. I nie jest to po prostu możliwe, żeby pomieszać zbawienie z łaski i nagrodę za wierną służbę. Te dwie rzeczy są niemieszalne. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Tutaj także jest bardzo ważne w tym kontekście spojrzenie na inny fragment, także pojawiający się w pytaniach o utracalność zbawienia. To jest Ewangelia Jana, 8 rozdział, 32 werset. I następne. Mówił tedy Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli, jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Więc tutaj widzimy, że mówił Jezus do tych uczniów, co mu uwierzyli, jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Są tutaj zatem dwie kwestie. Jedna kwestia jest taka, że mamy tu uczniostwo i to jest niestety przykład negatywny ludzi, którzy są uczniami, którzy niestety nie nawrócili się, nie są zbawieni, choć oczywiście uczeń, skoro uważa, że się uczy od Chrystusa, wierzy, że Chrystus jest Zbawicielem, ale nie skorzystał taki nieprawidłowo wierzący uczeń Chrystusa ze zbawienia. Sam jest niezbawiony, ale uczy siebie o Chrystusie i uczy innych o Chrystusie. Jakże wielu tego typu nieszczęśników widzimy wokół siebie. Jest różnica między tymi, co po prostu uwierzyli, a uczniami. Podczas gdy wierzącym jest ten, kto naprawdę poznał Chrystusa jako Zbawiciela i Pan Jezus Chrystus zna go, bo mówi, i ja znam je, a one idą za mną. Czyli najpierw Pan Jezus poznaje, przez Boga zostaliśmy poznani, mówi jeden z apostołów. A potem dopiero one idą za mną, mówi Pan Jezus o owcach. Więc jeśli ktoś naprawdę poznał Chrystusa jako Zbawiciela, ten jest prawdziwie, naprawdę wierzący. Ale mamy tutaj do czynienia też kwestię uczniostwa. Uczniem jest ten, kto całkowicie poświęcił wszystko Chrystusowi i zdecydował podążać za Nim, nie patrząc na koszty. Tym, który co dopiero uwierzył, Pan Jezus przypomina, aby trwali w Jego nauce. W ten sposób poznają prawdę i znajdą wolność, jaką ma każdy wyuczony chrześcijanin. Choć ten fragment jest głównie negatywny, bo dotyczy niezbawionych Żydów, którzy byli gotowi zamordować Pana Jezusa, to odnieść go też trzeba do prawdziwych, rzeczywiście nawróconych chrześcijan, którzy po prostu przez trwanie w
chrześcijańskiej nauce poznadzą prawdę. I zresztą tak jest powiedziane, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jest to bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. I ten właśnie 8 rozdział Jana także o tym mówi. Jest niemożliwym z tego fragmentu z Jana 8 wysnuć wniosku, że jeżeli wierzący nie robi postępów w sprawach chrystusowych, jest zgubiony na wieki. Zasada taka nie jest tutaj przedstawiona. Zasada inna jest tu przedstawiona i ta zasada, jaka tutaj jest przedstawiona, to ta, że ci, którzy zostali naprawdę zbawieni, dają temu wyraz, trwając w nauce chrystusowej. Po prostu jest to dla nich naturalne życie chrześcijańskie. Ale jeżeli ktoś mówi, że jest zbawiony, a zachowuje się w sposób niegodny Pana, to po prostu nie niesie wspólnie z innymi chrześcijanami tej odpowiedzialności w lokalnym zborze, bo inni wierzący się od niego separują, traktując, że jest po prostu pozorantem. Jest to naturalna rzecz. To może też dziwić kogoś, dlaczego Bóg to tak urządził. Ale Bóg to urządził dlatego tak, że to Jego, Boża sprawiedliwość ma być przymiarem, a nie ludzka sprawiedliwość bądź niesprawiedliwość. Każdy człowiek ma pewne poznanie dobra i zła. Takie a takie rzeczy są dla niego dobre, a inne złe, choć prawdopodobnie dwie osoby nie wskazałyby identycznych standardów. Ludzie ustanawiają takie standardy dobra dla siebie samych i podobne standardy zła, z których wyłączają siebie, a zaliczają innych. Na przykład ludzie nadużywający alkoholu nie uważają picia za coś bardzo krzywdzącego, lecz uważaliby za bardzo złe złodziejstwo. Człowiek żądny pieniędzy, który prawdopodobnie każdego dnia oszukuje lub wykrzywia tak zwane drogi handlowe, usprawiedliwia się tym, że, może nawet powie tak, robię tylko to, co jest konieczne i zwyczajne w biznesie. A w końcu mimo wszystko to ja nie piję, nie przeklinam i nie przysięgam tak jak inni. Z kolei człowiek rozpustny pyszni się tym, że jest dobry i ma miękkie serce. Dla innych na dłoni potrafi mieć wyciągnięte serce, niektórzy tak mówią. I mówi sobie, nikomu nie robię krzywdy oprócz siebie, mając na myśli rozpustę. Prawy, z kolei moralny i uprzejmy człowiek zadowala się tym, co sam nazywa wykonywaniem swoich obowiązków i rozgląda się wokoło i rozpacza nad otwartością grzechu, który widzi, lecz nigdy nie dostrzega, jak wiele złych myśli, grzesznych pragnień, nieznanych innym, chowa w sobie, w swoim własnym sercu. A Bóg osądza przecież serca. Bóg osądza serca. Pomimo, że człowiek patrzy tylko na zewnętrzny wygląd. No i w związku z tym mamy taki bałagan. Każdy człowiek raduje się z tego, że nie robi pewnych złych rzeczy, porównując siebie z innymi grzeszącymi, tak jak ten człowiek uważa sam nie powinien. To wszystko wykazuje, że człowiek nie osądza siebie samego na podstawie stałych standardów dobra i zła, lecz bierze to, co jemu samemu pasuje, a potępia innych. Ale musimy być świadomi, że jest standard, do którego wszyscy będą przyrównani i zgodnie z którym standardem będą osądzeni. Standard ten to standard sprawiedliwości. Ten standard sprawiedliwości, z którym wszyscy minęli się. I dlatego będą osądzeni na wieczne potępienie, a nie jest to nic mniejszego niż sprawiedliwość Boża. Gdy człowiek zaczyna odkrywać, że nie powinien osądzać siebie na podstawie porównania z innymi, lecz w porównaniu
siebie z Bogiem, wtedy jego sumienie jest zrujnowane. Nie będzie próbował usprawiedliwiać się, usiłując znaleźć kogoś gorszego od siebie, lecz będzie zaniepokojony tym, czy to jest możliwe, aby Bóg, przed którym, o czym to sam wie, jest potępiony, może mu przebaczyć. W 8 rozdziale Ewangelii Jana możemy takie pouczające słowo znaleźć. Tam mamy przykład, w którym faryzeusze i uczeni w piśmie, a to byli ludzie, którzy uważali, że są bardzo moralni i religijni, i ci ludzie byli bardzo oburzeni i zszokowani, gdy znaleźli złą kobietę przyłapaną na jawnym grzechu. I złapawszy tę niewiastę na, jak to oni określili, jawnym grzechu, przyprowadzili ją. Sprawiedliwość i prawo Mojżesza uczyły ich, że należy z niej zrobić przykład dla innych. Nie może taki grzesznik żyć. Znakomicie ucisza i zadowala złe i zepsute serce ludzkie, gdy może tylko znaleźć kogoś gorszego od siebie. Myśli wtedy, że cudzy, w cudzysłowie większy, grzech usprawiedliwia jego własny grzech. I podczas gdy on oskarża i gwałtownie obwinia innego, zapomina o swoim własnym grzechu. Tak więc raduje się niegodziwością. Lecz to jeszcze nie wszystko, ponieważ w ten sposób człowiek nie tylko wywyższa i gloryfikuje upadek i zepsucie innych, lecz nie jest w stanie zobaczyć ani pomyśleć o tym, że Bóg okazuje łaskę. Łaska oznacza pełne i darmowe przebaczenie każdego grzechu, każdego zła, bez wymagania przez Boga czegokolwiek od tego, któremu On przebacza. Ta zasada jest tak przeciwna wszelkiemu ludzkiemu myśleniu i jest to droga tak przewyższająca ludzkie, że nie podoba się człowiekowi i w swoim własnym sercu nazywa to niesprawiedliwością. Człowiek taki sam nie działa w taki sposób i nie podoba mu się sposób, w jaki robi to Bóg. Jest bardzo uniżające przyznać się, że jeśli chodzi o zbawienie, jest się całkowicie zależnym od łaski. Jest bardzo uniżające przyznać się i przyznać, że nic nie zrobiłeś ani nie możesz zrobić w przyszłości, co mogło spowodować, że podlegamy tej łasce. Faryzeusze i uczeni w piśmie nie rozumieli tego i nie chcieli się przyznać do tego, że oni sami są grzesznikami. Chcieli wprawić Jezusa w zakłopotanie i gdyby uniewinnił kobietę, mogliby powiedzieć, że postąpił niesprawiedliwie. A gdyby ją potępił, nie byłby miłosierny. Takie należy kamienować, a ty co mówisz? Pytali. Faktycznie, prawdziwie wyrok prawdopodobnie był sprawiedliwy. Dowód winy kobiety nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Albo przynajmniej nie były one przytoczone. Lecz kto miał wykonać prawo? Człowiek łatwo potępia, lecz kto ma prawo wykonać wyrok? Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Któż mógł powiedzieć bez grzechu? A jeśli żaden z nich nie mógł powiedzieć jestem bez grzechu, to wszyscy podlegali temu samemu wyrokowi, co owa kobieta. To jest wieczna śmierć, jest zapłatą grzechu.
Śmierć jest żołdem grzechu. Zapłatą grzechu jest śmierć wieczna. Oto więc mamy przedziwną sytuację. Oskarżona i oskarżyciele są na równi przestępcami. Teraz już nie takie należy kamienować, lecz wszyscy powinni być ukamienowani. Od najstarszych do najmłodszych wszyscy są więźniami grzechu. Czy miałeś kiedyś sposobność pomyśleć o tym, czy myślałeś kiedyś o tym, że ty i cały świat jest winny przed Bogiem? Nie ma znaczenia, jaka jest w ludzkich rozliczeniach waga twojego grzechu. Lecz czy możesz powiedzieć, że jesteś bez grzechu przed Bogiem? Jeśli nie, to wyrokiem za to jest wieczna śmierć. Dusza, która grzeszy, umrze. W tym smutnym stanie co możesz uczynić? Możesz zrobić to samo, co uczynili faryzeusze i uczeni w piśmie, gdy zostali przekonani o swojej winie. Opuścili obecność tego, który może ogłosić przebaczenie. Adam zrobił w ogrodzie to samo już wcześniej. Gdy poczuł się winnym, odszedł i ukrył się przed Bogiem. Odwrócił się od swojego jedynego przyjaciela właśnie wtedy, gdy potrzebował jego pomocy najbardziej. I tak niestety jest też dotąd. Człowiek ciągle boi się tego, który gotów jest przebaczyć. Bóg jest gotów przebaczyć. Człowiek ciągle boi się tego, który gotów jest przebaczyć. Możesz przekonać siebie samego, że nie jesteś taki zły. Możesz znaleźć innych gorszych od siebie. Lecz czyż nie jest tak, że mimo to jesteś grzesznikiem? Bo jesteś grzesznikiem. Co Bóg myśli o tobie? To jest ważniejsze. Czy Bóg cię zna? Co Bóg myśli o tobie? Czy to nie jest ważne pytanie? To jest bardzo ważne pytanie. Co Bóg myśli o tobie? Czyż nawet twoje własne sumienie nie mówi ci, nie jestem tak całkiem bez grzechu? Lecz jeżeli nie jesteś tak całkiem bez grzechu, to jest to już ważna rzecz, że to zauważasz. Jeśli tak, to wyrokiem jest śmierć. Żołdem grzechu jest śmierć. Jeśli tylko usłyszelibyśmy, że Bóg jest sprawiedliwy, to niestety nie byłoby dla nas żadnej nadziei. Lecz On jest sprawiedliwym Bogiem i Zbawicielem. Nie tylko sprawiedliwym Bogiem, ale również Zbawicielem. On potępił i On ma też moc to potępienie wykonać, a jedynym pytaniem, jakie pozostaje, jest, czy może wybaczyć? Czy Bóg może wybaczyć? Odpowiedź na całe szczęście jest taka, że Bóg może wybaczyć. I w tym 8 rozdziale Jana czytamy, że pozostał Jezus sam i ta kobieta pośrodku. Stała ta kobieta przed tym, który mógł powiedzieć, jestem bez grzechu, bo Pan Jezus jest bez grzechu. I też Pan Jezus mógł rzucić kamieniem, bo jest bez grzechu. Stała przed tym, do którego jako Pana należała. Jeśli popatrzymy w sercu na swoją sytuację i na sytuację tej kobiety, to widzimy, że jesteśmy tacy sami. Ale jeżeli upodobnimy się do niej nie tylko w tym, że jak ona jesteśmy grzeszni i potępieni, to zauważymy, że stała ona przed tym, do którego jako Pana należała. Bo o Panu Jezusie jest powiedziane, On to jest Panem wszystkich. A jaki miał być Jego wyrok na jej temat? Jaki jest Jego wyrok na Twój temat?
prawo już ją potępiło. Prawo cię potępiło. Czy On, czy Pan Jezus Chrystus wykona sprawiedliwy wyrok prawa? Jakże wielkie napięcie musiało w niej panować w tej chwili. Jak nic nie znaczyło w jej mniemaniu całe otoczenie. Była sama z tym, który miał moc życia i śmierci. Wszystko zależało od jego słowa. Co on może powiedzieć? Ludzie nie odważyli się rzucić kamieniem, ale co teraz powie Bóg? Co powiedział Pan Jezus? Ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Ciągle jest taka Boża odpowiedź dla zrujnowanego grzesznika ogłoszonego przez samego sprawiedliwego sędziego. Lecz jest to wyłącznie dla zrujnowanego grzesznika stojącego w świadomym przekonaniu o swoim grzechu przed sędzią. Tak zwani sprawiedliwi, usprawiedliwiający samych siebie, faryzeusze nie słyszeli tego. Zostali rzeczywiście przekonani o grzechu, lecz nie chcieli tego wyznać. Nie chcieli poddać się pod ten sam osąd, co zła kobieta, która otrzymała błogosławione słowa pokoju. Ciągle jest tak samo. Jeśli pragniesz otrzymać Boże, pełne i darmowe wybaczenie, to po pierwsze musisz stanąć jako winny grzesznik. Musisz być sam z Jezusem. Sam na sam z Jezusem. Sam z Jezusem. Świadomy samopotępienia. Nie mając nikogo innego, z kim mógłbyś się porównać. Ani nikogo innego, komu mógłbyś zaufać. Nie robiąc poprawek do prawa. Ani nie starając się najpierw, zanim staniesz przed nim, być lepszym. Lecz przywiedzionym do Niego przez swój własny grzech, stojąc w miejscu samego potępienia i przed samą osobą, która ma moc potępić. Musisz sprawić, aby przekonanie o Twojej winie było przyczyną bycia wyłącznie z Nim, bycia wyłącznie z Jezusem. A Pan dał jej przebaczenie bezwarunkowe. Nie powiedział do niej, przebaczę ci, jeśli nie będziesz już więcej grzeszyć. Nie. On przebacza jej całkowicie i zupełnie. Najpierw. I wie, że to uzdolni ją do unikania grzechu w przyszłości. Jeśli pragniesz mieć moc nad twoimi grzechami, musisz najpierw wiedzieć, że wszystkie zostały ci przez Boga wybaczone przez Chrystusa. Lecz jeśli zechcesz opanować swoje zło, zanim poznasz Boże przebaczenie, musisz zostać usprawiedliwiony ze wszystkiego, zanim będziesz oczyszczony przed Bogiem. Niektórzy rzeczywiście wierzący w Jezusa nie widzą tego i usiłują szukać pokoju w tak zwanym świętym życiu, uświęceniu lub w owocach ducha, zamiast najpierw przyznać się do tego, że są zrujnowanymi grzesznikami, którym darmo wybaczono, i wtedy pozwolić na to, aby to poznanie przebaczenia kierowało ich życiem i zachowaniem, i aby zapanowała miłość Boża, którą to poznanie musi stworzyć. Zatem od czego zacząć? Zacznij, i ja ich nie potępiam. I ja ich nie potępiam. I ja ich nie potępiam. Niech twój pokój wypłynie z wiary w krew Pana Jezusa, w krew Jego krzyża, przez który On, Pan Jezus Chrystus, uczynił pokój. Boże poznanie i ocena Twojego grzechu są zawsze głębsze niż Twoje własne. Lecz On zapewnił nam krew swojego Syna. On mówi, że krew oczyszcza z wszystkich grzechów. Im więcej
dostrzegasz i znasz swój grzech, tym bardziej doceniasz wartość krwi, przez którą jest ten grzech usuwany. Tym gorliwiej będziesz się starał nie zasmucać tego, który przez swą miłość udostępnił nam tą wspaniałą ofiarę. Tak więc powtórzę. Im więcej dostrzegam i znam swój grzech, tym bardziej doceniam wartość krwi, przez którą jest ten grzech usuwany. Tym gorliwiej będę się starał nie zasmucać tego, który przez swą miłość udostępnił nam tą cudowną, wspaniałą ofiarę. Tak więc im bardziej znam swój grzech, tym bardziej będę bezpieczny w pokoju, ponieważ wtedy większa będzie dla mnie wartość krwi Pana Jezusa Chrystusa, przez którą ten pokój został osiągnięty. Obyś poznał pokój i radość płynącą z przebaczenia wszystkich Twoich grzechów przez wiarę w krew Jezusa i wynikające stąd zwycięstwo nad mocą tego grzechu, przez który byłeś zniewolony. Jest to bardzo ważne, żebyś rozumiał tą różnicę między byciem zbawionym a byciem uczniem. Bycie uczniem często jest techniką, w przypadku osób nienawróconych, techniką zagłuszającą sumienie, mającą na celu właśnie być bardzo daleko od Jezusa, tak daleko jak się da, równocześnie werbalnie, słownie twierdząc, że jest się jednym z Chrystusowych. To jest bardzo niebezpieczna postawa. Są to ważne kwestie, żeby to odróżniać i dlatego jest to istotne, żeby czytając Słowo Boże pamiętać o tym rozróżnieniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zachęcam do czytania Biblii Słowa Bożego. Jeśli nie masz Biblii Słowa Bożego, a chciałbyś mieć Nowy Testament, mogę Ci bezpłatnie zaproponować. Mam trochę wolnych egzemplarzy. Jeśli do mnie napiszesz na numer 739089088 albo na e-mail czytaj.biblie@onet.pl albo na adres stacjonarny czytaj@biblie/31603500 Ostrzeszów, to zachęcam, abyś skontaktował się ze mną, a chętnie bez żadnych kosztów Nowy Testament postaram się dla Ciebie zorganizować. Dziękuję za uwagę. Była to 32. część serii Bóg zachowa swoich. Serdecznie pozdrawiam. Z Bogiem.